Siemano, witam was w kolejnym tej vlogu. No więc witam was. Zaczynamy o godzinie 12. Wstałem już generalnie trochę wcześniej, bo wstałem o godzinie około 8. Jak wstałem o 8, no to byłem na lekcji. Napisałem kartkówkę sobie. I w tym momencie będę wam pokazywał, że 12 minut mam lekcję, ale wam pokażę proces, jeżeli ktoś zamówi mnie paczkę, bo prowadzę taką, sprzedaję jakieś tam rzeczy, które mam. Generalnie to i tak zobaczycie, co sprzedaję, więc branża dziecięca ogólnie, więc wam pokażę, jak to wygląda, powiedzmy od początku, czyli od zamówienia od kogoś, aż do wysłania tego. Właśnie dzisiaj zobaczycie ten oto proces, a więc zaczynamy tutaj przy komputerze. No i zaczynam od tego, że dostaję wiadomość na Allegro lokalnie, bo sprzedaję na Allegro lokalnie, że ktoś zakupił moją. No i w tej wiadomości widzę, kupując rozpoczął zakup jednego przedmiotu, sprawdza tu sprzedaż w sekcji zamówienia dla kupujących. No i dlatego weszłem zamówienie od kupujących, no i widzę, że no po prostu zostało zakupiona. Tutaj to zostało zakupione i teraz no dostałem tutaj w rozliczeniach, ważę sobie w rozliczenia, tutaj miałem około 3 dyszek. Jak widzicie, wtedy dostałem 39,89 z przesyłką, więc oczywiście te środki wypłaciłem już. No i następnym krokiem było wejście na stronę furgonet.pl i zamówienie przesyłki i w ogóle wyrobienie etykiety. Ja mam taki problem, że mam takie kartki, jak widać, one są tutaj takie przerywane, dzięki czemu bardzo łatwo się drukuje, ale etykiety poziome. Na tą chwilę, 5 lat temu, kiedy ktoś tego używał w firmie, no to etykiety poziome posiadała właśnie siódemka, którą przejął kurier siódemka, którego przejęła firma DPD. Jak ich przejęli, no to oni po prostu mieli, siódemka właśnie miała poziome etykiety. Na tą chwilę tylko Impost ma poziome etykiety, ale też dla sprzedaży, dla osób prywatnych, firmowe etykiety Impost są takimi kwadratami. Wszystkie teraz firmy kurierskie mają na firmę i będę zamawiał coś takiego, ja wam pokażę. Będę zamawiał coś takiego, czyli etykiety samoprzylepne na arkusza 4, czyli coś takiego za, czy po prostu macie takie arkusza 4, 100 sztuk i macie tutaj po prostu naklejki. Więc po prostu drukujecie sobie na drukarce i macie wtedy po prostu etykiety. Nie musicie mieć żadnych tych etykiet, takie folie, które naklejacie, nie musicie mieć czegoś takiego. 90% firm, jak nie, no pragnę, no, około 90% firm, które no już mają trochę więcej obrotów niż, no ja tak jak jedna paczka na 3 tygodnie. No to wiadomo, że one posiadają już nawet drukarki etykiet, a tutaj ja mam drukarkę laserową i drukuję po prostu na papierze etykiety i no i je wysyłam. No i naklejam je poprzez właśnie nalepki adresowe, chociaż ostatnio mi się one skończyły, więc używam taśmy po prostu. Ale dopiero 4 grudnia się okaże, dlatego że 4 grudnia Allegro lokalnie wprowadza coś takiego jak wysyłki przez właśnie lokalnie, czyli Allegro jakby obsługuje, Allegro jakby zamawia ci jakby etykietę i tak dalej i wtedy masz paczki za 8,99, więc to bardzo fajna oferta jak na sprzedaż na Allegro lokalnie. Chociaż boję się, że prowizje trochę wzrosną przez to. Na pewno konkurencja tutaj, czyli OLX, prowadzi bardzo podobną rzecz, więc dlatego trzeba było coś takiego wprowadzić. No i co? No i mamy zamówioną tą. Zamówimy już etykietę 12,50 kurierem Poczty Polskiej, który naprawdę szybko teraz dostarcza te paczki, ale jest też najtańszym kurierem, bo kosztuje 12 zł, gdzie konkurencja, czyli DHL, DPD kosztują 16, więc wiadomo, chcemy mieć jak najtańsze przesyłki, żeby jak najwięcej klientów chciało nam kupić paczkę. No więc została zamówiona etykieta, ona już została wydrukowana, sobie tam przyczepiłem. No i teraz pozostaje dalszy proces, czyli pójście po towar, zapakowanie go, no i wysłanie, ale teraz nie możemy się zapakować, oczywiście, więc teraz, a więc teraz idziemy po towar. Łokcie nawet włączyłem światło, dobra. Tutaj powstało ostatnie zdjęcie, tutaj było fotel, o ten, tutaj kłęgę oparłem, no, więc dobra, tutaj jesteśmy w momencie i jest ten oto zielony przewijak, którego musimy spakować. Muszę sprawdzić jeszcze tak do 100% pewności. Po pierwsze zobaczmy, czy nie jest uszkodzona folia, chyba nie jest, więc bierzemy, tutaj wam pokażę, tutaj są moje stare meble. Tutaj przełowujemy takie różne rzeczy, o nic nie widać, bo tego nigdy nie pokazywałem. Tutaj na przykład mam, tutaj mamy gumę kolor, ściągacz kolor, tam zestawy do manikiru. Dobra. No. Następnie tam coś jest chyba, nie wiem czy jest. Bierzemy teraz to i teraz wodę trzeba wziąć. Więc teraz sięgamy tutaj.
jest. Dobra. Wyciągamy jakąś boję. Wyciągamy jakąś folię. To jest na styczce, nie wiem czy to jest za mała. Dobra, to jest to folia, którą przed chwilą wyciągłem. To jest taka mniejsza i to jest chyba na odwrót folię. I to jest taka większa. Teraz wam jeszcze pan pokazuje, jak to wygląda. To jest jedno z miejsc, które mam przechowywane rzeczy. Jest ono mniej więcej organizowane właśnie pod magazynowanie. Teraz wam pokażę drugie miejsce. Wejdźmy tutaj, wam pokażę. Jeżeli oglądaliście sekcję powstawania płyty Before Activation, to na pewno kojarzycie to miejsce. Jest to, tutaj właśnie malowałem płyty. Tutaj został zmieniony stół. I tutaj są różne, tutaj między innymi są kartony. Tutaj są kartony, tutaj jakaś folia, tam mamy właśnie folię bąbelkową, tam jest więcej kartonów i tutaj mam przechowujemy takie rzeczy, tutaj zostawię do manicure więcej i takie różne inne rzeczy. Jest pudełko kolejne, które dostałem do magazynowania. Tą folię trzeba dać do folii. Jep. No, więc tak to wygląda. Też jest folia, można ją zaczepić, wymyślić taki patent. Nie czekajcie, to jest tak, tutaj zatwardzam. Taki padł, myślę, że tutaj zahaczam folię i już wiem, tutaj zahaczam tą folię, następnie otwieram trochę te drzwiczki i zahaczam ten hak, który tutaj wisi, ale generalnie to aktualnie jak widać pakuję takie rzeczy, nie pakuję w ich kartony, no bo szkoda kartonów, a poza tym nie mam tak dużych kartonów, więc pakuję tylko folię. Był tutaj w ogóle pomysł nagrywać, na przykład mógłbym dać tutaj telefon i wiecie, mieć ścianę do nagrywania. I tutaj jest nawet spoko tak miejsce, no tylko że niestety jest tutaj trochę zimno. Tutaj jest takie radio zbudowane z tego, jak macie prysznic, coś takiego, to wtedy macie coś takiego właśnie. Ale dobra, jak biorę to od domu. To jest drugie miejsce, w którym są przechowane rzeczy. Trzecie miejsce to jest jeszcze jedno miejsce, tam są tylko ostatnie takie rzeczy, które się zmieściły tutaj. Czyli tam jest ma przebijak jeden i to tyle. A tam jest jeden blat, który był w studiu VNT. A to jest drugi, tak. Tak w ogóle to tutaj jest on obcięty. Walnięte klejpałą. Mam lekcję, więc dlatego zaraz spakujemy tą odpaczuchę. Już sobie wsadziłem te worki, jak widzieliście. Zakleję sobie tutaj, co tam kleiłem w ogóle taśmą, bo był z tym problem. Więc tam to już skleiłem i zaraz bierzemy, wsadzamy tutaj folię bąbelkową, bo jeszcze po nią muszę iść, więc ją tam wsadzamy, więc za chwilę się widzimy. A dla mnie to jednak dłuższa chwila, bo musi skończyć lekcję. Tutaj zasłonię takie te, zostało zapakowane tutaj niestety folia w jednego wokulata, ale jak widać cztery rogi są zabezpieczone, etykieta została naklejona, więc teraz pozostają tylko nadać. No i cóż, paczka została nagrana, niestety, ale nic nie nagrywałem na poczcie, już tam nie chciałem wchodzić z telefonem i tak chciałem się cisnąć, powiedzmy, pani mi na poczcie powiedziała, że kurde weź pan pakuj to w kartony, bo nam tego w końcu nie przyjmą. Bo mnie chyba już kojarzy od pana od przewijaków. Plan jest taki, że wujaszek sobie w tym momencie wymienia szafę, więc sobie po prostu wezmę te listewki takie macie. Ja też je miałem przy moich meblach, takie listewki. Na płycie macie takie listewki. I te listewki po prostu na rogach damy, i że to niby karton, nie walniemy to streczem i tego w ogóle nie będzie widać. Więc to jest taki pomysł. Jak mnie pani z poczty ogląda, no to pani mnie pewnie kojarzy od przewijaków. No bo jeżeli nie będę pakował tych paczek tam, powiedzmy, w te kartony, no to może mi w końcu zostać naliczona opłata 30 zł za tam, no że ta paczka jest, zgłaszam im jako po prostu no sześcian, a ona nie jest sześcianem. Bo rogi były takie, widzieliście tam przed chwilą, że te rogi nie były tam takie, wiadomo, idealnie, kąt 90. No i to tyle w dzisiejszym vlogu. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w jutrzejszym. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.